Dobra, widzowie. Nadszedł czas porzucić tą kurwa parszywą pracę streamera i otworzyć swój sklep spożywczy. Supermarket, minimarket. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Kolejny symulator. Zazwyczaj lubiliście u mnie symulatory, więc symulatory, więc mam nadzieję, że tym razem też jakoś to pójdzie. Let's go, zaczynamy. Jakoś będę mógł sobie nazwę zmienić później? O kurwa, jak jasno. To jest. Interact, hold, carry. Order goods using your computer. Yes, where computer? A, tutaj. Co będziemy chcieli sprzedawać? Olej, tylko olej, kurwa. Za 36 dolarów za płatki? Trochę mnie nie stać. Mam 50 dolków. No dobra, to coś tańszego. Drobnica, na drobnicy najwięcej się zarabia. Ile mamy flower? Mogę, możemy kupić, jasne, nie ma problemu. Tak szybko dojechały? Serio? Jedna. Aha, bo to jest cały karton mąki. Pierdoli, że to jedną mąkę mi rozłoży. Nie, to jest cały karton. Dobra, to. Dobra, kurwa, Boku no Hero Academia oglądam teraz. Jestem trochę weebem. No i po co tak mówisz? Dobra, proste. Kurwa, to już wypakowałem? Tak, to jest wypakowane. Będzie można radio jakieś kupić, bo przecież jak bez radia, to my to nie wytrzymamy w tej robocie. Tyra, jak chuj. A to mogę to wyjebać jakoś? Do kosza? Nie, no gdzie? Na ulicy. Aha, no kurwa, dobra, to ma sens, żeby to do kosza odkładać, fakty. I set the price of the product. Okej. Okay. But how? Kupowałem average cost, market price, to jest 3,71. Czy robimy typowego Polaka i kosimy cenę poniżej? 4,71. Jakbyśmy zrobili 3,60, to będzie większa szansa, że ktoś u nas to kupi, nie? Essa. Lidl czy Biedra? Lidl. Oczywiście, że Lidl. Ale nazwiemy ten na sklep, jakby ci się dało zmienić nazwę, to bezdomka Essa. Otwieramy to. Pyk. Kurwa, pan po mąkę chyba przyszedł. Nie ma za dużego wyboru, ja rozumiem. A, mąka? O, jasne, że tak, nie ma problemu. Hello, vermeny. Pyk. Dawaj hajs. I wyjazd. Tu masz kurwa torbę, bierz i spierdalaj. Ile on mi dał pieniędzy? Czekaj, mam tu. Dychę dostałem. O cholera, to będzie 5? Na 6,40 mam wydać, dobra. Proszę bardzo. Essa. Pyk, zapakowane. O, a to takie to. O kurwa, ile mam kliknąć? 3,60. Dobra, nie ma problemu. 3,60, approve this sheet, proszę bardzo. I teraz to już automatem będzie szło. Ile mamy wydane? 3,60. No nic, pani kurwa nie dostanie. Approve, proszę bardzo. Cyk, kolejny. Ile mamy? 5. Dobra, czyli mamy $1.40. Ale ja bym się nie nadawał do sklepu, ja pierdolę. Tragedia. A czy ta mąka jest specjalna? Tak, zakraplana. Trochę jest dodane domestosa do niej, żeby mocniej kopała. Wtedy lepsze placuszki wychodzą, wiesz? W ogóle to jest jakiś level do wbijania. Mamy pierwszy level. Ale 26 dolków już zarobiliśmy, a jeszcze od cholery mąki jest. Pasuje robota. Można się za klauna przebrać i, nie wiem, zapraszać do sklepu. Mąka za frajer praktycznie. 60 to jak za darmo. Prawie kradzież. O kurwa, stówę za mąkę? Pojebany. Pan biznesmen chyba. Ja pierdolę. 96. Proszę. Ty, a jakbym kogoś, kurwa, tego okradnę, bez powodu. Chyba, że nie zapłaci kartą, jebaniutki. Czym płacisz? Gotówą. Ile reszty? 6,40. A jak mu wydam za mało reszty? To tyle. Aj, czyli się nie da! Ajajajajaj. Skurwisyny, przewidzieli, trzeba idealnie. Ale? Jakby nie płacili gotówą? O! No, misklik. Kurwa, nie da się. Czyli nie da się kraść! Jak to tak? Może się komuś powołać, może się komuś pomylić. Domawiaj od razu dalej? Nie, kurwa, nie, no najpierw zamkniemy dzień, po prostu, zróbmy to daily. Take your money back. You can take your money back by right-clicking on the bills in cash register. Okej, okay. Jest koniec dniówki? Kiedy kończy się dzień? Nie zakładaj nigdy sklepu? Na szczęście mam ciebie, kochanie. Jakbyśmy kiedyś zakładali sklep, to ja nie będę się zajmował towarem na pewno. Czyli widzisz, jakby działa, nie? Najgorzej, że jeszcze, kurwa... Halo? Czekaj, ile masz? Dobra, prób. Weź pożyczkę wszystko kupisz, da się? Nie mogę teraz, sklep zamknięty, otwarty, kurwa. Jak się zamknie, to pomyślimy. Jeszcze półtorej godziny jest sklepik otwarty, zapraszam serdecznie. O, kolega. Kurwa, jakieś światło by się przydało. Ja mogę zapalić światło to w ogóle? Musi być to jakieś światło z zapalenia. Zamknę ten dzień i puszczę wam jakąś muzykę, widzowie, bo nas popierdoli w tym sklepie. Mąka S. Kurwa! Ty, to jest dobra nazwa dla sklepu i będziemy tylko mąkę opierdalać. To jest zajebiście dobra nazwa. Sklep only z mąką. I będę podbijał cenę, bo to luxury z mąka jest. Kurwa, ja mu wydałem ja pierdolę, ja mu da... Misklika zajebałem. Nieważne. Ale siebie okraść już kurwa mogę, nie? Nie fergierka. Dobra, sklep zamknięty w Nie ma sprzedaży mąki o tej porze już. Hej, ale 25 checkoutów miałem zrobić, kurwa zrobiłem ten. Turn on lights using the switch on the wall. O, czyli było światło. Było światło cały czas, cholera jasna. Dobra, domawiamy produkty, 102 złoty już mamy. Dużo nie będzie tego steel. Ale teraz polecimy w drogie produkty. Kurwa, mordo, idealnie. Close start 9 PM. Ale dlaczego ja nie mogę zamówić? A bo jest zamknięty, kurwa, sklep. Dobra, w koszyku mam włożone. Finish the day. Satisfied customers 24, level points.
You received daily bills starting today. Make sure to pay the bills using your computer before the due date or they'll pay it automatically. To chyba wyjebane, nie? The more electrical devices, the more expensive is the bill. Kurwa, nie zamówiłem. Halo? A dobra, automatycznie przyszły. Git. Pasuje robota. Teraz w chuj mamone będzie, widzowie. Average marketplace też, znaczy price będziemy robić, mi się wydaje. Trzeba trochę tą mąkę poustawiać, bo zajebała na cały sklep. Aha, wyjebałem te i nie mogę wziąć? Tak się sprzedawać, git. Ceny. Dobra. Average cost 99 centów? Ale to się kurwa nie opłaca. Market, a dobra, market price 3,12. 3,20, będzie git. 4,50 average market. Dobra, niech będzie to 4,50. 5,98 kosztują płatki, to za szóstkę ją pierdolmy. Profit 301, essa. Dobra, otwieramy. Mogę zmienić nazwę tego sklepu, aniżeli supermarket, kurwa? Ciekawy jestem, czy jakiś typ może przyjść mi zajebać rzeczy. Olej, o, płatki, coś tam. Kurwa, pakuj ile możesz, mordo. Pakuj jak do japy. 10,90. Kurwa, taki profit? Po swojej robota. Płatki kupuj, 4 sztuki, kurwa. Okej, tamto się sprzedaje bardzo mocno. 9 zł. Oj, to jest klient, morda. Sprzedawaj energetyki dzieciakom, to zarobisz miliony i udawaj, że nie widzisz dowodu. Prosta piłka. Purchase product license using computer. Okej, product license. Tu można lepsze produkty kupić. O kurde, ale zakupy, essa. Management, product license. 200 to kosztuje. A i store level 3, mamy już trójkę, mamy. Okej. Bottled water, cheese, coffee, dark roast, eggs. Okej. Niech się mąka wyprzeda, to jest najważniejsze. Pasuje, hazik leci, 118. Ale trzeba podbić cenę, no. Mogę w locie, kurwa, te ceny podbić? Fajnie, że mi się część nie kończy. Idź w kredę i zatrudnić 3 pracowników. Da się zatrudnić pracowników, ale to chyba najpierw musisz licencję na to zebrać, czy coś. Growth, builds, licenses. Yes, hiring. 10 level jest potrzebny sklepu na kasjera. Nie kupuj tej licencji na razie w ogóle, bo klienci zaczną tego wymagać w sklepie, a na kilka rzeczy potrzebujesz lodów. Za dodatkowe 200, okej. Okay. Lodów? Fuck? A lodówki pewnie. Jak nie ma, to kurwa nie mogą narzekać. Prosta piłka, nie? Trzeba najdroższe produkty kupować. Teraz nam się mąka pokończy, jakieś pierdoły. Będziemy mogli sobie polecić po prostu w jakieś droższe produkty i tą drobnicę ojebać, mi się wydaje. Chociaż najlepiej, jak będziesz miał zróżnicowany, to wtedy będę kupować po prostu więcej. 40 płatków kup. O kurwa, 2. Nie pasuje robota, 12 minimum. Uff! Dziś się nie rałem tak, jak ktoś kupował kurwa płatki w sklepie, nie? Ciekawy jestem, czy jak zakładasz własną Biedronkę i na przykład widzisz pierwszego klienta, który zostawia 100 na jednorazówach albo na wudzie i się tak jarasz, kurwa, pierwsze 100 zł. 4 razy wuda, 4 razy. Ty, a można ten? Monopolowy założyć? To by był symulator monopolowego. Można, ale to na takim giga late game'ie. Jak pojebane mówimy o late game'ie w grze o supermarkecie, nie? Dołącz półki za siebie z alkoholem, masz? Dobra, 9, sklep zamknięty. To jest bardzo tanie, pasta jest bardzo tania, a zajebiście się sprzedaje. Chyba największe przełożenie ma najfajniejsze, bo 3,50 za tą za pastę się sprzedaje. W chuj schodzi jej. 3 kupimy. Ile mi schodzi na zakupienie, na zategowanie całej jednej półki? To oprócz mąki kup. Pierdolnie. Dobra, olej niech sobie będzie tutaj, 4,50, już mamy ocenowane. O, właśnie, i teraz mogę sobie złapać tą mąkę? Mogę? The box doesn't match the size, what the fucking bullshit. Chuj tej pasty kupiłem, nie wiem, czy nie za dużo. Ale podbiję trochę cenę, by the way. Kurwa, diebałem. A nie, jest git, mogę zabrać. Susu, co to jest? A, to jest smoothie. Też nie muszę wszystkiego wykładać, przecież mogę sobie położyć po prostu, nie? Szkoda, że nie ma jakiegoś zaplecza, w którym mogłem na przykład rzucić sobie karton z tym. Olej, mamy average price 4,50, weźmy go na 4,80, troszkę lepiej. Tutaj na 4,50, tutaj na 6,50, zobaczymy jak będzie skupowane. 5,20. Average price 3,50 damy. Czy pasowałoby uśrednić tą cenę, żeby równo dawali, żeby resztę łatwiej wydawać? Podbiliśmy srogo cenę, we'll see. Dawaj końcówki 99? Tak, jak w marketach typowo, ale wtedy się chujowo wydaje reszta. Albo mówisz, duży sika nie mam i jest co. Strasznie mnie to wkurwia, bo to jest, żeby wizualnie lepiej wyglądało, tak jak w normalnym sklepie, nie? Taki trik psychologiczny. Ale przyjemna gierka, bardzo chillowa. No, prawie go ojebałem na stówkę. Bardzo fajna gierka, dopóki nie dasz komuś przez przypadek 50 reszty za dużo, no wiem jak jest. Właśnie przed sekundą to prawie zrobiłem. Nawet tego szerfa jednak 200 kurwa jeden szerf kosztuje, fridge są po 200. Czyli tego tysiaczka tak luźno trzeba najpierw dojebać, żeby się rozwinąć. No do zrobienia. Kasjer jest wolny, czyli najlepiej drugą kasę założyć po prostu. On stoi w kasie i kasuje powoli bardzo, ale normalnie daje resztę, więc nie trzeba tak zaokrąglać cen, okej. Dlatego to 9,99 pewnie sobie później ustalimy, żeby się nie wkurwiali. Na razie, żeby nam było łatwiej po prostu wydawać sobie, zrobimy to w ten sposób. Mąka się skończyła, ja pierdolę. Dobra, zaraz domówię. Ale no nie, no nie będę zamawiał samej mąki, to nie ma sensu. Dobra, poczekamy na koniec dnia, no trudno, skończyła się, kurwa. Ciekawy jestem, czy masz później jakieś perki na przykład, żeby ludzie kupowali więcej rzeczy i tak dalej. To w sumie gigaczat było. Ja mogę sobie też wziąć jakąś pożyczkę, nie?
Basic loan. 25 dni, 937 mamy oddać. W sumie niedługo, znaczy niedużo. Pytanie, czy jest ta pożyczka potrzebna, troszeczkę jakoś tak wybitnie. Nie ma, nie stać nas jeszcze na tą lodówkę. Chyba, że ją teraz zamówimy, ale no wtedy nie będziemy mogli licencji kupić. Dobra, kurwa, spróbujemy. Dziada, ojebiemy w 100 złotych. Niech będzie. Chodź tu, kawalerze. A, i kartą zapłać. Niech ci będzie, biznesmen. Kurwa, ile tego kupuję, jebańc. Dobrze, dobrze, bierz, bierz. Dodawanie. Olej też już poszedł cały. No ale dobra, jest zamknięty sklep, to jest właśnie ostatni customer, nie? Będzie i tak pierdolił pewnie, że mu nie pasuje. Dobra, czyli w sumie wszystko się skończyło oprócz pasty i chrupków. Tylko pastę mamy jeszcze w chuj. Dobra, G. Zrobimy tak, market razy 2 to weźmiemy. Nie wiem, czy nie dokupić szelfa jednego. Jest przy... okej, okay, jest przycena na ten. Na chleb. Dobra, jeszcze jeden wezmę w takim razie, bo 2. Akcja ten tej gry na pewno nie toczy się w Polsce, ponieważ takie kartony leżałyby przez sklepy max 5 minut. No trochę masz rację, trochę masz rację. Pamiętaj zmieniać na sklepie ceny produktu, bo jak cena na marketplace spada, klienci mniej chcą płacić. Dobra. Potrzebuję pomocy w zadaniu, wiadomo, jestem giga główny z matematyki, ale pomogę ci, widzę, po prostu postaram się, pewnie spierdolę. 60 podzielić na 5 i 7 minus 5 w nawiasie. Najpierw wykonujemy w nawiasie rzeczy, czyli mamy tak, 7 minus 5 to jest 2, 5 razy 2 to jest 10, 60 podzielić na 10 to jest 6. Essa. I chuj źle? No to trudno, jedynka. Stary, ja na matematyce podstawowej miałem 40% na maturze, kurwa. Nie oczekuj za dużo. A poszedłem na rozszerzenie i wyszedłem po 10 minutach. No jestem giga chujowy z matematyki. Kolejność wykonywania działań? No właśnie! Najpierw wykonujesz w nawiasie mnożenie, dzielenie, dodawanie, odejmowanie. To jest kolejność wykonywania działań, widzu. Ale najpierw w nawiasie robisz, Mati. Zawsze nawias leci pierwszy. Tak co pamiętam. Nawias potęga, mnożenie, dzielenie, dodawanie, odejmowanie. No właśnie. Pomijmy fakt, że... Jakie kurwa dwa? A, kurwa, ja to źle zrobiłem. No dobra, masz rację. No dobra, no kurwa co, jestem debilem, pozdro. Nie, 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 ja to źle zrobiłem. 7 minus 2 zrobiłem, kurwa, że mi wyszło 5 w głowie, ja policzyłem raz 2. No kurwa, no cóż. Tam było 7 minus 5, czyli dobrze zrobiłem! Kurwa. Nie możemy wpisać wszystkiego w kalkulatorze od buta. Najpierw robimy nawias, czyli 7 minus 5, tak? To jest 2. Teraz, całe zadanie wygląda w ten sposób. 60 podzielić na 5 razy 2. Czyli teraz idzie mnożenie pierwsze, czyli mamy 5 razy 2, 10. 60 podzielić na 10. No jak kurwa nie? Kolejność wykonywania działań. Nawiasy, potęgi, mnożenie, potem dzielenie. Od lewej do prawej. A, ale od lewej do prawej! Czyli masz rację. Masz rację, bo jest ten. Mnożenie i dzielenie ma dokładnie takie samo znaczenie, ale od lewej do prawej się to robi, a nie od prawej do lewej. No i dobra, no i masz mnie, no kurwa. Prosta sprawa z podstawówki. No i bym się wyjebał. Masz mnie, widzę, masz mnie. Mąkę schodzi szybko? Kurwa, rzeczywiście. Czy ja mam mąkę dokupioną? Nie mam. W sumie mogę na szybko ją zamówić, nie? Czego jeszcze brakuje? To jest na przecenie. Dobra, tak zrobimy za 54 na szybko. Patrz. Pasuje robota. Kasiorka, proszę serdecznie. Pyk, pyk, pyk. Mamy to. Nie, no, trzeba tego kasjera tutaj załatwić, bo ciężko jest kontrolować ceny, wydawać, dokładać. Matko boska. Zakupy do środka? Nikt nie zajebie, to spokojna okolica jest, mordo. Ale to jest trochę pojebane, nie? Że jak mamy grę o supermarkecie, w którym jesteśmy kasjerem, to, o kurde, ale super gierka, zajebiście się klika. A IRL jakbyśmy mieli to robić, kurwa, ale nudy, nie chcę mi się tu siedzieć, blablabla. Bo tu jak ci się znudzi, to pierdolisz to i wychodzisz, a realnie tak nie jest. No dobra, masz rację, Viper. No i IRL też musisz się z tymi debilami użerać, jakaś stara baba przyjdzie ci, kurwa, z tym... z bąbelkiem, będzie coś pierdolić. Tu jakaś schizofreniczka przyjdzie ci opierdolić sklep, wzywasz policję. A, dziwne rzeczy, tragedia. A tutaj to cyk, cyk, towarek na półkę. Rozumiesz, kliknięciem jednym. O, nawet jak ci się pierdolnie. Kartony z rzeczami mogą leżeć na ulicy. IRL to hard mode jednak. Potrzebujemy wbić 10 poziom do tego, żeby odblokować nowego pracownika. Dobra, ależ przyznaj 3-dniowy świeży chleb, ale to dostawowy, kurwa, człowieku, tam jest tyle chemii, że to lata wytrzyma, lata! Kup herbatę czarną, bo jest chuj opłacalna. Wiem. Dwie od razu zamówię, żeby na dwie półki, akurat mam wolne. Kawusie, kupuj, tak. Kurwa, ta kawa schodzi jak pojebana. Nie, trzeba bez kapy zatrudnić jakiegoś pracownika zaraz. Kurwa, ile kawy schodzi. Zajebiście znaczy, ale... I buki i kiełbasa, kiełbasa, buki 10-10, buki 20-20, 30-30. To bierzemy, czyli zbierzemy, mi zbierzemy, bo też się pewnie będzie zaraz kończył. Ko, kawa, jak tam kawa? Trzyma się, jeszcze chleb się będzie kończył? Nie, nie będzie się to kończył. Ale możemy dostawić tego chleba. Kawa dla ciebie jest, to kurwa nie kupuj, biedaczko. A na ciuszki Zary to było, nie? Kurwa, rozpustnico.
jakiś gigachat klient. 48,70, o kurwa. Coraz bardziej przypominasz Biedronkę, więc kartą tylko na ustawie w przejściu, a niekoniecznie przy ścianach. Dobra, dobra. Można już na ciebie wysłać SMS-a na kasjera roku. Ale napierdala, nie? Jeszcze jest zadowolony, że klienci dłużej zostali. Proszę bardzo, nie ma problemu, ja później posprzątam, kurwa. Chciałabyś takiego, nie? Proszę na dzień próbny. Trochę za mała stawka. 400 zł na godzinę minimum, kurwa. Minimum. Dobra, ja zgniję, trudno wyjebane. Ja jak mogę stać, nic się nie stanie. Kurwa, my już tyle czasu gramy w tą grę? Nie wiem, kiedy to minęło, nie? W sumie, dawaj, bo to pewnie ostatnia dziówka. Ruszamy dupę. O, tu expensive, to jest pensive. Nie zesraj się, da. No dobra, trochę drogawy. Okej, teraz możesz kupić, wróć się, panienko, tutaj z okienka. Pyk, poczezę. Kurwa, cheddaro. Ale powiem wam, że czasami się... U mnie na zapierdolu też trafi jakaś taka giereczka, która kurwa patrzysz na ten zegarek. Ja pierdolę, 10 minut minęło. A to jeszcze musisz udawać, że ci się podoba? Pojebane gówno. Pieniądze się same produkują. Leżą na podłodze, a wy tego nie widzicie. Ty, makaron wyszedł też cały. Ja pierdolę, a tu jest jeszcze tyle czasu. Matko bosko! Nie teraz, kurwa, poczekaj. Woda. Co tam się skończyło? O kurwa, wszystko się kończy, ja pierdolę! Ja właśnie skończyła, ja pierdolę, a to jest najważniejszy produkt. Ej, kiedyś się śmiali ludzie, że haha, e-sport pewnie kobiecy, zmywanie na czas. Minuaj, kurwa, ja tu e-sport robię w sprzedawaniu z żabki. O matko, ale trudna dniówa dzisiaj w robocie, ale w tyże. Zapierdol, ale ile mamony, ty! Poki, kurwica, tu jaja. Dobra, cyk. Nie no, jestem trochę nieusatysfakcjonowany tą sprzedażą. Mo, jest jedną dniówkę, jeszcze jedną i tego jest. Chodź git. Uff. Jajka zdrożały i chleb zdrożał. Dobra, bierzemy teraz tak. Dwie te herby, jakieś cholery na szczęście. Coś jeszcze potrzebujemy? O ilu mamy ficiul? Kurwa! Ej, ciekawe, czy auto pierdolnie. Nie, bo mi rozwieje po całej ulicy. Pojebało? Haha, chuja zrobi, dobra. Chcę wiedzieć. Uj, niech leży tutaj na razie, co? Nikt nie zajebie, to porządna okolica jest. Dobra. Dobra, sklep tania. Zapraszam. Wszystko po 1 zł albo drożej. Ale w dolarach. 3,40. Next. Rachunki opłacone? Jak nie, to się same opłacą. Przynajmniej tak w grze było napisane. Diabeł jak do szybciku pracownika, to tak ułatwia grę. Chyba nielegalne w tych czasach. Mówisz, Kazul. Jeszcze 7 godzin w tyrze i fajrant, kurwa. Kawa. O kurwa, kawa jest na dworze. Poczekaj tu chwilę, panienko. Dzięki, bo ja tu muszę kawę rozdać. To jest bardzo ważna rzecz. Kawa akurat jest chuj warta. No musi być cały czas. Kurwa, ta kawa to schodzi jak pojebana. Ale to dobrze, bo jest sporo warta. No, kawa to jest cenniejsze niż złoto czasami. Podobno. Więcej się na niej zarabia. Pojebane biznesy podobno się na kawie robi. Chyba ten kurwa, już się kończy ta kawa? Ostatni klient. 1003 dolki. Piękny zarobas. Ja, ale no dzisiaj Fajrant. O kurwa, jeszcze jeden klient. Klozet. Chodź, wiem, to już jest, nie ma. I to by było na tyle dzisiaj. Presenter to finish the day. Products not found, ale wszyscy zadowoleni z ceny. To pasuje robota. Total profit 357. No i pięknie. Dobra widzowie, będziemy kończyć na dzisiaj z supermarketem. Pewnie sobie zagramy jeszcze jutro. Całkiem przyjemnie się w to gra. Ja chcę odblokować tego pracownika, więc sobie jutro pierdolniemy.